Witam serdecznie wszystkich przybyłych na czele z księdzem arcybiskupem. W seminarium dzisiaj gości pana reżysera Jacka Gwizdały, który wprowadzi film, jaki będziemy wspólnie oglądać. Szczęść Boże, dobry wieczór. Chcę podziękować za życzliwość księdzu arcybiskupowi i dyrektorowi, księdzu dyrektorowi, za to, że możemy gościć moich widzów. Zobaczycie Państwo wersję reżyserską filmu Klecha, którego zdjęcia zakończyły się przed 5 laty. Kolaudacja tego filmu odbyła się przed 3 laty, w czerwcu 2020 roku. W Polskim Instytucie Sztuki Filmowej. Film został przyjęty. No i jakoś nie może trafić na ekrany. W związku z tym nie chcę mówić na razie o powodach. Może będziemy mieli szansę rozmawiać na ten temat po projekcji. Natomiast chcę uwagi techniczne. Ta kopia jest kopią jeszcze nie pokoloryzowaną tak prawidłowo. Dźwięk jest też jeszcze przed ostatecznym zgraniem. No, projekcję mamy taką, jaką mamy, ponieważ nie zdążyliśmy z lampą do projektora na górze. Film jest poświęcony pamięci księdza Romana Kotlarza, sługi Bożego, który był pierwszą ofiarą grupy D. Resztę wszystko na ekranie. Zapraszam.